Już po raz szósty, 13 i 14 czerwca bieżącego roku, uczestnicy i pracownicy Centrum Barka mieli okazję przenieść się w czasy przedstawiające dawne dzieje regionu. Witam serdecznie na szóstych dniach staropruskich Natangia 2014. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym roku odwiedziły nas trzy ośrodki z Kętrzyna, Mikołajek i Henrykowa. Wszystkie z ośrodków łącznie z naszą barką przygotowały występy artystyczne. Można było zobaczyć każdy z ośrodków ze swoimi aktorami, którzy występowali przed naszą publicznością podczas szóstych dni staropruskich. Ogólnie służy to integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. My wyjeżdżamy do różnych ośrodków z własnymi przedstawieniami. Przyjeżdżają do nas podobnie ośrodki, które u nas się prezentują. Myślę, że to jest najwłaściwsza forma takiej integracji osób niepełnosprawnych. Kolejnym etapem spotkania były konkurencje pruskie przygotowane dla wszystkich uczestników i kadry. Można było zmierzyć się w przeciąganiu liny, kostek siana, noszeniu wiader z wodą oraz wielu innych konkursach. Bezkonkurencyjny okazał się nasz ośrodek, który jednym punktem wyprzedził zawodników z Henrykowa. Na trzecim miejscu uplasował się ośrodek z Kętrzyna, tuż za podium znaleźli się uczestnicy z Mikołajek. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja jadła staropruskiego przygotowanego przez poszczególne placówki. Szóste dni staropruskie okazały się sukcesem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również i publiczność, i pogoda dopisze. Z tego miejsca chciałbym zaprosić na siódme dni staropruskie Natangia 2015.